patrzcie, jak Szczepan z DS Apiterni pięknie siedzisko obszył w nim. No po prostu super. Zrobić wyścigi, jakieś auto będzie jechało, damy mu fory i zobaczymy. Ten drugi, damy mu fory, on tam pewno leci ostro. Dobra, za późno wystartowałem, to nie miałem szans. On tam 110 pewno leciał. Źle przeliczyłem. Czekamy na następny. Źle policzyłem. Ten to zasuwa ostro, to nie. Ale ten biały? Ten biały. Bus chyba. Dobra. Ile leci? Nie, no tir go wyprzedza, to dużo nie leci. Ale... Dobra. Kas mi do góry wiatr podmiał. Nie wiem ile miałem, bo się kładłem. Jadę na miasto, bo mi paliwa zabraknie. O ja cię. No jak, świetnie się tym popierdziela. Pięknie odpala. A poczekajcie, jeszcze do tej setki zrobię raz. Tu nie ma wiatru. No dobra. Sobie na filmie. Ale można by było to poprawić, nie? O wiele. Zmianę zrobić w sprężynkach, w rolkach. Bo on w tej chwili tak potrzebuje gdzieś, nie wiem, koło
60, 50 i dopiero się wtedy tak fajnie buja. Tutaj będą wyścigi, zaraz zobaczymy. To nie ma co się ścigać. Kolega za mną jedzie. Też
wyjechał na przejażdżkę. Lepiej we dwóch niż samemu, nie? Żeby tylko paliwa mi starczył. Tu stąd to mam daleko. Jakby, kurde, się zachowuje, jakby mniej paliwa dostało. Taki spacerek po mieście.
sobie pryka. On lubi szybką jazdę. Ale wolna też jest fajna. Ciekawe jakby zmienić te sprężynki, rolki, czy kultura pracy silnika by była inna. Trzymajcie się, nara, hejo! Zegary pięknie widać. Hejo, nara. Pięknie.